Jedyne, co się Panu Bogu udało, to równość, jeśli chodzi o nasz wspólny PESEL. Jeżeli wolno nam się zestarzeć, czyli mamy szansę żyć długo, to PESEL jest nieubłagany. Jedne kobiety, bo głównie mówię o nich, mężczyźni się na ogół pięknie starzeją. Mężczyzna, jak dobre wino, im starszy, tym ciekawszy, lepszy, bardziej smakuje. Wiele kobiet, zwłaszcza po dzieciach, no troszeczkę się gorzej starzeje, jest nam trudniej. I rzeczywiście jest takie znowu przyzwolenie społeczeństwa, cudzysłów, żeby to oceniać. Często w taki niefajny sposób. Gdy patrzymy czasami na młode dziewczyny, jak one zmieniają swoją urodę i chcą być tak właśnie doskonałe, trochę jak lalka Barbie, to ja się zaczynam zastanawiać, o co chodzi w tym wszystkim. Tak? Czy one siebie nie akceptują? Czy one nie tolerują tego, że są młode? Czy one nie potrafią wartościować tej swojej młodości? Bo różne zmiany, oczywiście każda kobieta dojrzała używa, prawda, tych cudów techniki, jak medycyna estetyczna, i na pewno jakieś drobne zabiegi każda z pań sobie robi, ale to właśnie chodzi o to, żeby gdzieś utrzymać sylwetkę, utrzymać skórę w dobrej kondycji, ale my nie zatrzymamy czasu, to nie jest możliwe, czas płynie, to jest jedna zmienna, która jest zawsze zmienną i to trzeba pokochać i zrozumieć.